Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ziomix.pl, a to jest kolejny odcinek z serii Achievements. Dzisiaj zrobimy sobie Achievement Decapitator. Pokażę wam, jak to dokładnie zrobić, żeby było po prostu łatwo i szybko. Jest to dosyć proste. Najlepiej zrobić to też na przetrwaniu. Tutaj możemy sobie po prostu zrobić, nie wiem, robimy sobie poczekalnię. I możemy znowu zagrać w tym daście dwójce. Oczywiście ustawiamy lokalny. Teraz tak. Najważne jest to, żeby używać broni, która nie jest obuchowa, a ostra. Czyli nie jakieś tam gitary, kije czy coś, bo to jest trudne. Najlepiej siekiera, katana, maczeta. To są trzy takie bronie, które są dobre do tego celu. I co? I teraz trzeba będzie liczyć na to, że nie dostaniemy tutaj pałki policyjnej, a jakąś broń właśnie typu siekiera, maczeta lub katana. Zobaczmy. Jest. Dostaliśmy maczetę, czyli najwygodniejszy item, ponieważ bije najszybciej. Aha, bo ja już mam apteczkę, to trzeba ją próbuję podnosić. No dobra. Po prostu będziemy próbować na wszelki wypadek, lepiej sobie wziąć broń. I co? Pokażę wam, jak to dokładnie się robi. Game on, baby! Jak mamy zombie, to niebo to nie jest wina mojego kompa, tylko to jest bok mapy. Bieremy zombie i musimy wydelować mu łeb. Po prostu łeb. Jak widzicie, i łby odpadają same. Jak mówię, maczeta jest idealna. W łeb albo w szyję. Wtedy najlepiej to działa. I po prostu będziemy teraz tak siekać, aż nie będziemy mieli tych wieść. Okej, słuchajcie moi drodzy, zostało mi 13 zombiaków do ścięcia. W międzyczasie, jak widzieliście na urywkach, które wam leciały przez chwilę, urywki jakieś tam wrzucałem, bo za długo to trwa, to trwa 40 minut. No ale niestety nie, z botami jest o tyle trudno, że one strzelają. Zostało mi 13 zombie, także teraz już mi się to uda. Znudziłem się dustem, no bo ile można na daście. Więc na Dead Center poszedłem. Mój styl gry, broń Boże, nie jest taki, jaki się powinno grać na przetrwaniu. Na przetrwaniu powinno się grać dużo bezpieczniej. Natomiast ja tryharduję Achievementa w tym momencie. Widzicie, ładnie tutaj łby schodzą. Minus też jest taki, że tutaj często tanki lecą, więc trzeba się często przerzucać na broń palną. O właśnie. Teraz. O kurde. Gdzie jest? Tank umarł. Boss to mnie szczególnie obchodzi. Dobra. Powinien zaraz spaść. Dosłownie kilka gółek. Jeszcze. Smokera słyszę. A te boty mają niestety kiepski refleks, jeżeli chodzi o uwalnianie kogokolwiek smokera. Reloading!
8 czepów. 200 czasem nam tak dziwnie rzuca. O, tak, tak, tak. Tak. Boomer to jest coś, co... bardzo dobrze jest wykorzystać. Aj. No. Już zabierzcie go. Jest! Weszło, weszło osiągnięcie. Widzę, dziękuję wam bardzo serdecznie za obczajnie tego filmu. Mam nadzieję, że się przydał. Można to robić zarówno na survivalu, jak i w kampanii. W sumie we wszystkich trybach można to robić. Jest to obojętne, kto woli. Ja lubię się na survivalu pobawić, bo tych zombie jest tutaj zawsze dużo. I tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam do obczajnia tipów. It's always the first priority.